Witam bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed wami wyścig w Chinach. Jesteśmy w Grand Prix numer 7 z sezonu numer 2 właśnie ligi F1 Classic Series. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, subskrybujcie kanał ligi i wbijajcie na Discorda. A już za moment przed wami Grand Prix Chin. Słuchajcie, wyścig 50%. Zobaczymy, co tu się wydarzy. No i oczywiście zapraszam do udziału w sesji wyścigowej. Shanghai International Circuit then, a 16 corner high speed thrill ride. The long and ever tightening right-hander at turns 1 and 2 tests a driver's patience, and the flat, open to the elements location, tests their skill in a crosswind. Two DRS zones will assist passing, and overtaking is available into turn 1 and of course down the kilometer long back straight into the hairpin at turn 14. Yeah. Tak. Yeah. Ej, opłaca się bardziej na dwa pity czy na jeden? Na cztery. Tak. Bo jeszcze ja. Safety card, tak? Safety card na 5. Dobra, ja sobie biorę chyba no na jeden, ale później na koniec będzie masakra. A jakie opony będą? Softy, hardy. Modlę się o safety car, panowie, nie zawiedźcie mnie, zróbcie tu wielkie show. Softy, hardy? No, tak. Ja polecę softy, medy, anty softy, więc to jest ultimate taktyka, spokojnie. Wy jest formujące? Tak. Tu jest formujące? Nie. Nie ma. Or, nie, o nie Jezu. Nie ma, nie ma. Więc dziękuję. Jeszcze widzę. Grupa na to. Już leci ktoś. Kuba mi wjechał na ryjca. I nie mam skrzydła. Więc no. Odpaliłem sobie nagrywanie i mi poszło 50 fpsów w dół. Boże, mało kierownicy nie złamałem na tym pierwszym zakręcie. Dobra, najważniejsze złą punkty, ale to mniej ważne to, że mam. Najważniejsze. No. Nie umarłem, jeszcze jadę. No, a ja umarłem, bo mam zniszczone całe skrzydło. Bo Kuba postanowił sobie wyspinować i ja nie miałem gdzie uciec. Syna, co się tam? Ty tak nisko, ty się trzeci byłem przecież. Ktoś mnie tam uderzył na starcie. A tam Żejna była. Ja cały czas klikam X do Ersu, kurwa. Czemu tak skorupy laguje? A tak tam będzie atak kaczki? Panowie, jestem z was dumny, nie było safety cara. Nie no, Rordzika mam za sobą. Oj, pohu! O, już tutaj teraz niebezpiecznie, kachy. Ej, kto jest pierwszy? Karczewski. O, no to brawo. A to był poziom Mazepin, to jest taka. No mówię, złamałem prawie kierownicę na tym pierwszym zakręcie. A tu była walka poziom Mazepin. No ale ładnie, nie uderzyliśmy się przynajmniej. Ale ładnie, nie rozwaliłem się na starcie, jest nawet fizyka, nawet 3 podyczka. Kurde, aby punkty. Kafir trawka. Ej, jak ktoś ma jeszcze coś zniszczone? Też coś? O dziwo, na szczęście nie przeżyłem starty, więc bez większych komplikacji. Wow. Lordik teraz za kaczkę zaraz podpadnie. Młody zawodnik ma tempo. Lordzik za torem! No, biją się tam, biją ostro. Co my jeszcze DRS-u nie ma? Kurde, Kahira Tepa, nie wiem, kiedy zahamować. Nie, proszę.
A i ściąłem. Stałem łamowo mnie, bo nie wiedziałem, co mam pałać, bo mnie kakira tego. Race officials have enabled DRS. DRS is now available. DRS, DRS is now enabled. Skorupa wyszedł z sesji i scenar poleciał. Nie czuję tego samochodu. Nie, nie czuję tego toru. Ciężki jest. No. O, o, o! Chyba bokiem chodzę za kępę. Takie tak. Ja się ciebie boję, nie? Spokojnie, jestem czysty. To się jeszcze okaże, po końcu wyścigu. Jakieś kary na wcinanie ktoś ma? Już? Jeszcze nie chyba. To są tacy naczelni wariaci, że się nie... Dobra, już ten wyścig mogę spisywać na straty. Nie poddawaj się, walcz do końca. No, walcz mi teraz z kudem, czy mnie odjechał. Na twojej linii jazdy się wyspinował. Tak. A ja akurat miałem czystą drogę. No. Mam jeszcze DRS, powiedz mi, że mam jeszcze DRS. Ja jeszcze miałem dobry start i Clevera wyprzedziłem. Ja kompletnie start powiem ci zrąbałem. Tu walka z przodu. Oj, skrzydła poleciały. Dwa bolidy bez skrzydła. Clover. Clover. No. Clover. Do boku mnie zrobić, tak się skrzydło. Pronto spinała. Zobaczmy temu, jak mówić. To jest jego sygnał alarmowy. Sygnał alarmowy. Dobra. Ale to mój syn rzuca w zakrętach, powiem ci. Mnie w ogóle nie rzuca, ale ja się tak zdenerwowałem, bo mnie zarzuciło już w kilku zakrętach, że powiedziałem, a luj, włączę sobie trakcję. Ja zaraz do boksu zjechać, na szóstym kółku mam pit stop planowany, nie? Długo sobie odpowiada na tych softach. No. Lordzik już wyjechał z pita? No, już dawno. Safety car by się przydał, bo tak szczerze. Jechał do ciebie na medy i potem softy założył. Ej, kto jest drugi? Ja. To ile tracisz? No już sporo, bo on szybko jedzie. Tam Karczewski. Ja trochę oszczędzam opony. No. Szybko, szybko jedzie. Tak. Ja się boję u niego, jeśli chodzi o opony. Ja się boję o opony u Karczewskiego. Że przesadzi. Jak szybko jedzie, to się bardzo szybko przegrzewa. No. To jest poważny problem. Szczególnie lepiej. No, a ja ogólnie wolny jestem, więc mi się nie przekrzywa. Może jakaś kontra teraz? Nie, za daleko będę. Chociaż? Nie. Nie no, ten samochód idzie do domu. Czuję się, jakbym jechał McLarenem 9.1 na maksymalnej prędkości, nie wiem, w takiej Brazylii. Możliwe, że jedziesz. Możliwe. Właśnie następny wyścig w takich paczkach jest i tam tak zarzuca. W ogóle w Ralfie w taczkach są kozak wyścigi. No, musiałem uniknąć strzała. Zjedź ktoś, proszę. Safety car, wyjedź, proszę. Dobra. Skorupa, po co się ty wycofywałeś? A dobra, on wyszedł. A mógł walnąć w ścianę. A mógł walnąć w ścianę. Mógł rąbać w ścianę. Tak. Szkoda, że od dziesiątki nie ma punktów, ale to by musiało być więcej osób w lidze. To by musiało być z 15 osób na wyścig minimum. Tak. Na którym pomedy? Ja na 48 wyszedł. Ja próbuję wytrzymać na menach do 20, jeśli mi się uda, i później softy. No, softy na 10, tak? Ale już mam tak te stopki zarżnięte, że chyba zaraz wjadę do boku. Czy nie blokuje synal. Ja cię nie blokuję. A w ogóle miałem tak karę z Karczewskim gadać, ale mu się Discord zawiesił, więc z wami gadam.
Ale ostatnio też taką sytuację miałem chyba na Ralfie też, że mi się Discord zwalił. Prawie cały komputer. Botbox. Taktycznie. Już zjechałeś? Szybko. Już? Ja 50% na, ja mam na softach 50% już, a blokuje mnie strasznie, jestem na jeszcze tracę opony. Jakie opony zakładasz? Daj mi ciężko pamięci, ja po chyba 3-4 okrążeniach mam 18% na medach. Ale są hardy, a jestem profesjonalistą z nieoponami chyba. Mhm. Faktycznie już ponad 50% jest. Dobra. Proszę, nawet taki wirtual, ale żeby go... Jeżeli sam jechał, to było ok, ale po prostu męczyłem się za scenarem. Ej, ale chyba skorupa jedzie. Bo mi pokazuje, że jest skorupa. Bot chyba jedzie, wiesz? No, dobra. Trzeba pokazać swoje umiejętności i go wyprzedzić. No, Grzegorz Floryda, no Grzegorz. Dusi cię. Nardzio, ty byłeś w boksie? Nie. No. Co się stało tak daleko? No, na starcie trochę wyleciałem. Tak troszeczkę. No, nie trochę w takim razie. No, ale ja to... Ale kto miał kontakt z Kubą? Bo tam... Ale nie, wcześniej, bo Kuba wyspinował tam przez kogoś, bo był koło w koło. Chyba. Nie wiedziałem do końca, był w kanapce, więc to no był tak naprawdę. Antonio Giovinazzi, Russia 2019 Vibes. Yes, Vietnam. Dobrze, że Wietnamu nie będzie, bo Wietnam... No, nie wierzę. Akurat to może być ciekawe, ale w realu. Tak. Nie wiem, na przykład jak gadałem z Karczewski, to on mówi, że lubi Wietnam, więc no. Ooo, ja tak samo. Ej, Synala podciąłem. Dobra, ja trzeba Synala podciąć. A no, podepnę go. Tak na styk. A nie, Nerdzia podepnę, no. Uderzył mnie Kuba. Ale Kuba jeździ agresywnie trochę. Powiem ci, że strasznie. Dostałem strzał od niego, kiedy zakręcił się, no... Co się stało? Miejsca nie zostawia. No miejsca mi nie zostawi, tak po kasku kompletnie. Masz to nagrane? No nie, ale Rodzik chyba byś się nagrywa, ale tak po kompletnie hamuje się we mnie w kija i... To lecisz z nim do prokuratury. Do siebie lecę, bo ja jestem tajny raz. Nieźle. Ale nie no, tam najpierw mnie uderza w pierwszym zakręcie, a potem jeszcze mi takiego daj bomba robi, że wypycha mnie, że palę mnie na to za tor. Jeszcze mi rodzi wchodzi w czas. Był duchem. A teraz trudne wyzwanie wyprzedzenie skorupy. Będzie, że Kuba szybko jedzie, ale bardzo agresywnie. No. Ej, kto prowadzi w generalce? Nerdzio drugi jest Anglia. No. Ciekawie. I co my mamy następny wyścig? Co? Następny wyścig jaki jest? Chyba USA albo Wielka Brytania. To jest okej. Dobra. Okej. Srebrny kamień tak zwany. Sorry, jeśli ci nie zostawiłem miejsca, nerdzie. Ale to jest piękny pojedynek Kuby z Lordzikiem. Ale go wywiózł Kuba. Skończył to Ej, czemu? Ale mi nerdzie ścina, o Jezu. Przenikł po prostu przeze mnie. We mnie prawie lordzika tepło, nie? Przecież ta gra jest do wywalenia. W 20 miałem takich sytuacji, a tutaj mam. Cały czas prawie. Kwestia neta niestety. Nie gry. No. A ja mam akurat internet zresztą dobry, bo w każdej innej grze... Nie, ale lordzika wszędzie tepa, w każdej tej. On został duchem i tego dzięki temu nie wyprzedził, bo... No. ...przeze mnie przeniknął. A Nerdzio? Albo on mnie normalnie wyprzedził, albo przeze mnie przeniknął. Bo go cofało do przodu, do tyłu. Opowiedz coś o tym, Nerdzio. Nerdzio, skomentuj swój występ.
Energy Full Focus. Dobra, ten wyścig jest do wywalenia. Chcecie safety car? No, czemu nie, dalej. Dobra, to się zera. Dobra, to zera będzie spinara. Ale tak za cztery kółka. No tak za cztery kółka. Okej. Okay. Jeszcze zobaczę, jak potoczy się sytuacja w tym wyścigu. Więc na spokojnie. I takie na ostatnim okrążeniu robię wam safety cara. No za mną ostatni chyba wyjechać nie może. Sprawdź mi to, czy są rygorystyczne. On na przykład pole na ziemi, czy są rygorystyczne? Są rygorystyczne, bo były chyba ustawione. Nie, chodzi mi o przed ustawienie rozgrywki, to zobaczymy. Już mam 33% i Jeff mówi, że bym do boksu zjechał. A przyjechałem na tych oponach 8 okrążeń na medach. Wejdź pauzę i ustawienie rozgrywki i zobacz, czy są rygorystyczne. Nie, bo patrzyłem przed wyścigiem, są. Jest rygor. Dobra, dziękuję. Zależy, kto tu sesję stawiał. I takie nie ma rygoru i takie nic lecimy od nowa. No wiesz co, nie ustawimy rygorystycznie, może jakiś restart? Nie no, przestań. Nie no, żartuję. Przydałby się. Tylko by trzeba było takie same pozycje wtedy ustawić. No da się ustawić custom pozycję, ale... Chyba tak. Da się, jak najbardziej da się, bo nie jedno restart tu mieliśmy. Prawda, może wiedzieć, w CFL-u coś takiego było, że nam wyścig wywaliło. I tam musieliśmy na nowo robić. Tak, restart w wyścigu jest traktowany jak czerwona flaga, czyli wiesz, wyścig Nie no, z tego wyścigu nie ma żadnej frajdy, przynajmniej u mnie. Zjazdy w tyle i... No, to tak, jest rzeźnia, no. Się tłuką wszyscy, Kahir, Lordzik, Kuba, wszystkie, jeden drugiego. Weź ktoś się zderz, proszę was. Oj, ktoś poleciał. Kuba, ktoś poleciał? Oj, bardzo dobrze ma. Karma. No niestety, tak jest w formule. Karma zawsze wraca. Tak. To teraz Nerdzio pewnie wyprzedzi Kubę. Czekasz mnie za to, co masz karmę. Zbierki pojedynek czterech pojdą po czwarte miejsce, więc się dzieje. No. Teraz może nawet pięciu. Ej, a tutaj wszyscy będą jechali w dwunastce? Nie wszyscy mają dwunastce, to już wiem. Żółta flaga. Wiem, że... O, jeszcze taki projekt wyspinował. O Jezu. Szkoda, że nie mogę w tym uczestniczyć. Ale to jest nadzieja, bo nie ma AMG, to możemy punkty robić konstruktorem. Piękny rest, Shell PMW Motorsport F1 Team. Dużo nas nie dało się wymyślić, tak. Ja miałem na początku taki pomysł, żeby walnąć wszystkich sponsorów z PG Extra Ligi. PG to jest zespół z tego, z Liga, czy co? Jest Żużlowa. Czy to jest Żużlowy? Liga Żużlowa. No to chciałem walnąć z każdego klubu sponsora tytularnego. To by wyszło coś w stylu Fogo, moje Bermudy, RM, Solar i tam dalej. No, śmiesznie by było. Lordzik jak z tyłu jedzie. Ej, kto to wypadł? A no, wypadł teraz z kolejnego zakrętu. Lordzik w ogóle nie zahamował na końcu prostej. Ale teraz miałem takiego mindfucka. Ej, kompakt ma dać bez punktów pierwszy raz w tym sezonie, nie? Dobra, on chyba do boksu wjechał. Ale nie jestem pewny. Widziałem kogoś. Nerdzio, który jesteś? Ósmy. Jeden punkt. Nie, to Skorupa, dobra. A nie, Skorupa jedzie, to Lordik zjechał. To jest brama tego kierowcy. Jak tam się Lordzik czujesz po tym spinie? Co tam się wydarzyło najlepszego? Jakieś kary może? Pewnie nie odpowiem. Lordzik zawsze jest na wejściu, ale nic się nie odzywa. Nie, no odzywa się, zawsze na pewno tego gadaliśmy na rozporu. Nie wiem, mi się zawsze w CFL-u jak z nim jeździłem, to mi się kojarzyło, że on prawie nic się nie odzywa. Taki cichy człowiek. Odzywa, ale...
Potrafi pogadać, ja zobaczmy, jak jest mi sam na tym, na głosowym zespołu. Nie mam paliwa. Nie mam nic, podobał się Sticker, bo nie mam ani paliwa, ani jak. Co tam się dzieje, to Valtteri Bottas? Co tam się dzieje, to Valtteri Bottas? To Valtteri Bottas. Kto to zjechał? Kurwa, dobra, to go nadgonię. Ja spróbuję z tymi medami do 70%. Ja spróbuję z safety carem, wiesz? Ja nie liczę na zmienne. Ty nie jesteś na tych karach dociony, bo już mam już... Czekaj, ile ja mam procent? A ja wyjadę przed Kubą, pokczam. Ja mam już 18%. Lordy Gotana Fetti, bez punktu dla kompaktu, pierwszy raz w tym sezonie. Mercedes bez punktu. Oj. Błaga! Tutaj minąłem! Dobra. Jakbyś full wyjechał po medy. Nie, no musiałem aż zahamować, no naprawdę. No ja do zera musiałem. Zimno to jest. Słuchaj, to jest mnie RS regeneruje. Ale szkoda, że DSC akurat, raczej ten WSC. A nie SC zwykły. No. By się cała sparka zbiła. Ja mam 18%, nie? Nie no, muszę znowu zwolnić, ale ta delta jest zwolona. No tak. Nie wiem, na jakiej podstawie oni robią tę deltę. Znaczy pytanie, w którym momencie cię mierzą? Bo jak jesteś na dohamowaniu, no to... Najgorsze jest, jak safety car gaśnie i jak jest, że wkrótce opuścił, nie wiesz, kiedy on ten tor opuści. Tak. No to jest walka z Kubą. Ja ci delta nie wzrosnąć o 0,1 na minus już masz drive-thru za to, nie? No. Ja tak miałem chyba w Singapurze. To był wysik, gdzie 3 minuty traciłem do baweta na końcu. To jest wyczyn do baweta tyle tracić. No tak, ale pamiętasz co się wtedy działo. Że bawet tracił chyba 2 kółka do kogoś. A Lordzik zdenerwował się i wyszedł. Rozwalił się, nie ma po co siedzieć tak naprawdę. No tak. Ja zawsze jak się rozwalę, to tam jeszcze trochę posiedzę, a później wychodzę. Jak chodzi, jak jestem wkurzony na to, co się stało, to ja nie, nie no. Chłopca mnie wyprzedza w tym ślimaku na pierwszym zakręcie. Kuba? No tak. Fajne miejsce, ile masz trasy? Fajne miejsce, ale kontakt był. Bardzo fajne. I powiem ci tak, no mówię, Kuba jeździ szybko, ale bardzo agresywnie. Ja go czasami nie rozumiem. Jest szybki, ale też jest przypotwornie agresywny i momentami po prostu nie wie, co robi, mam wrażenie. Szczerze. Nie tak czasami korci w niego żadne. Dziwne, bo jak jest szybki, to mógłby poczekać do prostej i wyprzedzić. No on na prostej, w końcówce, już na dohamowaniu do tego pierwszego zakrętu. Hardy się zaczął rozpadawać już powoli, ja już uśliwki łapię na nich. A ja mam na medach 54% na lewej przedniej. Jakoś się trzymam. Ale nie mam wyboru. Nie już łapię uśliwki ten boli, nie wiem dlaczego. Kurde, nie tutaj, fajnie... Nie tutaj, fajnie... Nie, o Jezus Maria. Fajnie jakby jeszcze ktoś odpadł. Żeby były punkty. Nie kraczcie, naprawdę, to jest... To powinien być zakaz krakania takich rzeczy. Puszczę, ja prawie w Kahira przywaliłem, nie? Ale bym się popalił agresywnie. Nie no, to hamowanie w tej grze jest do wywalenia. Teraz jest szczególnie. Tak. A ile to masz procent? Czekaj, bo to się bije teraz. Wjechał mnie. 23 na lewym przodzie. No to mało masz. Pamięci, że ja się czuję tragicznie na razie. No ja na 50. Czy one tak clover na tym torze chodzą niestety? Tak. Ja nie wiem właśnie, czy przytrzymać do 20. Powoli jest tak, tak jakbyś trakcji nie miał na połowie. Aby trzymać. Ej, a na 70% mi nie pękną, prawda? Zależy, potrafię raz po. Jak po tarkach pojedziesz, to mogą. Mam nadzieję, że to jest loteria momentami. No. Według mnie powinien być jakiś limit, nie wiem, łączony z tempem lub coś.
że jeśli jedziesz wolniej, to tam dużo wytrzymają. No tak. Tempem safety cara to nie wpłynę ci bardzo. No tak. W ogóle. Raz jechałem na setkach chyba w My Teamie, ale pękła mi później. Ale dojechałem do mety na pękniętej i wygrałem, bo miałem tam chyba 30 sekund przewagi. Oj! Syna przewalił. No ale tak przywalił, że jak? No nie wiem, albo go prawie, albo w niego prawie przywalił i po prostu wyleciał za tor, albo przywalił i stracił. To nie, nie wiedziałem co się. Strasznie szybko hamujecie. Nie wypowiem się. Nie zachowałeś należytej ostrożności. Tak. Jak jedziesz za kimś, to musisz być gotowy na to, że zahamuje. I dopóki ta osoba nie hamuje ci przed twarzą na proste, ja to w niego przywali, zaraz mu to hamowanie do zagrać. To jest twoja wina, będzie się. Dzięki, Jeff mi mówi, żebym teraz jechał, ale ja chyba przetrzymuję. Dalej Kruczewski na pierwszym? Tak. Nie wiem, ja to sobie jadę. No, szybko jedzie, nawet na hardach także. Widać, że trening miał dobry. No. Ze trzy dni mówi, siekał cały czas. On mi mówił ostatnio, że na Brazylię i na Singapur się przetrenował i dlatego się wywalił. Że jeżeli masz się rozwalać i nawet safety car, to weź tak około 18 kółka. Dobra, ja spróbuję dojechać. Jeśli nie, ktoś nie rozwalaj się. Jeśli ktoś się rozwali, no to oczywiście będę dojeżdżał do końca. Ja kiedyś takie coś w jednej lidze zrobiłem, że specjalnie się wywaliłem, bo mnie kolega, bo chciał mieć safety cara. I okazało się, że był wirtual i on takim, no co ty narobiłeś? Ty to widziałem. Tak. Nie no, idziesz do domu. Jezu, ale te Chiny, to jest taki tor. Nie wiem, jakbym go z kalendarza wywalił. Full China. A czemu Clover na przykład Monaco nie ma, albo takich tych? Kiedyś były, czy nie? Jezu, Belgia jest spoko. Ja lubię Belgię. Powiem tak, bo będę to było takie, że ja chciałem dać Belgię, a on do mnie, że on obróżnie mnie pojechać, nie? I go i tam spinuje. To niech się nauczy, trudno. To samo mu gadałem. Ale planujemy... On chyba myśli, że to jest liga pod niego robiona. Dobry żart. No. Ostatnio to pod kątem ogarnienia ligi to ja robię więcej niż on. No faktycznie już ślizgają się te twarde. A ile procent? Nie wiem, na razie nie powiem ci, bo... Miałem 64 na lewej przedniej w medach i teraz nie wiem, czy to zjeżdżać. Dawaj, weź tam zaatakuj tego Kahira, patrzcie czas, jak ten piękny pan... Zaatakuj tam, zaatakuj tego... No. Nie no, 30%. A, no to dziwne, że ślizga. A bo te opony są po prostu, nie wiem, słabe. Też mam 30 nawet. Raz jechałem w jakiejś lidze tam, nie wiem... Fajne zasady i w ogóle Węgry. Ja jechałem kółko wcześniej niż było planowane, więc no. Nie wiem, że mam troszkę większe problemy do życia. Kierowców Ferrari się zdenerwowali i zjechali na łety. Zjechali na łety na suchy tory i tak psuli wyścig, więc no. Gasly chyba też zjechał w Niemczech na suchy tory. Jezu, żwirek. A co, Kakir zespinował teraz? Ja. Grzegorz Floryda. Kakira ci powiem, że tak tym zezakiem to tak nie jeździ, bo to się zaraz może nie skończyć. Atak tego gościa. 68% na następne okrążenie zjeżdżą. Ale to jest twoje rynek. Ej. Kakir czy syna? A na co się bardziej teraz będzie opłacało zjechać? Na medy na nowo, czy na softy? Na softy. Medy. Bo nie wiem, czy... którym zjeżdżasz? Na 17. Zjeżdżasz? Na 17. Są po 8 kółkach martwe. Nie, jedź na ten. Nie, no to faktycznie. No ja chciałem do 20 przytrzymać, ale one już mają 70%. Jedna. Nie, no to możesz na medach pojechać do końca dobrym tempem. Ale jak opony wziąłeś? Ja miałem softy, ale na pierwszym okrążeniu na medę zjechałem, bo no. A masz już drugi komplet, czy to są twoje jedyne? Ale już nagumowany jest ładny. Tak, mam drugie. Bahir czy Synal, to jest wielki pojedynek. A na softy nie zjadę, bo mam używane.
Potrzebuję safety cara. Pilnie. Sahir. Pronto. Nie, bo czemu nie ma bawet, ale nie było na pewno. Nie no, jakby był bawet, to by nie dało się skupić, chłopie. Bo on strasznie gadał, potrafi się... Jak w razie drzew mu się, żeby jadę kółko, nie trzy się. Ja myślę, że ja dużo gadam, ale no. Nie, bo ja mu się drenać parę razy, że jadę kółko, nie trzy się. Wciąż gada. On potrafi gadać, nie wiem, ma jakiś wyścig sprzed 30 lat. No ale wiedzę ma dużą, chłopaki. Potrafi rzucić takim jakimś kąskiem. Moja jedyna wiedza to Budnik i Pokrzywiński, więc jest słabo. Wiedza ma dużą, na pewno lepszą niż w szkole, więc... No. Dobra, 70, zjeżdżam. No nie, zrobię prawie Hamiltona. Zrobiłem prawie Hamiltona 2007. Safety car. Nie. Tak. Si. Nie no, pit stop klasa 2,5. Jaki miałeś najszybszy pit stop? Mój rekord to 1,7, ale to w tym. Jakieś kary? No. Ktoś? Ten wyścig to jest koncept. Nie wiem, jeszcze chyba nie mam. Jazdy trzymając ten tajersy. No nie, będą mnie dublować. Mam 36%. Błagam cię, karambolan teraz, proszę. Kupuję safety car'a i to nie wiem, coś czujesz, że karciowskiemu opony padną. Bo no takie wrażenie, bo on tak ciśnie, że jest swoje zarki. Tak. Czy to będzie, czy dalej będę miał więcej punktów od niego? Bo to jest tak, że on miał dwa wyścigi dopiero i dwa wypadki. Ja miałem jeden wyścig i jeden punkcik. Spokojny kierowca Grzegorz Floryda. Darkoven, ty jesteś się teraz za mną? No, możliwe, ale jeszcze daleko. Jeszcze ciebie nie widzę. A nie, to kaczka, dobra. A go puściłem. Ja jestem za kaczką 20 w tej chwili, także. O Jezu. Safety car, o Jezu, ale wyleciałem. Safety car. Jeszcze ja. Ej, czemu u was zawsze są takie w lidze problemy z live'ami? Bo raz komentatorowie wywala grę i w ogóle komputer. Raz im robi się komputer zawiesza. Raz ma ligę, raz wywala komputer na zadaje w ogóle. Kurde, gdybym nie jeździł, to bym się zgłosił to. No, do komentowania. Bawet potrafi komentować, ale on za bardzo się wtóruje na Borussia. To słynna Pamela Anderson. Nie zaglądali mnie do paszportu, ale wiemy jakie on ma obywatelstwo. Ile ma lat, czyli że urodziła się w Machu Picchu. Tak.
Ostatnio oglądałem sobie jakieś śmieszne rzeczy z Borową, to tam znalazłem taki fajny stary filmik, który już kiedyś oglądałem, tam podsumowanie sezonu 2012 i tam nie dość, że klęny wyścig z 2K9, to no, podsumowanie Borowy. Ja widziałem takie coś, jak było, że Andrzej Borowczyk wejdzie do studia pod swoim nowym Mercedesem, nie? Tak, tak, ja to wczoraj widziałem, to było piękne. I tam, jak oglądałem to 2000... O nie, 3 sekundy kary! Za co? Za zakręty! O Jezu, a ile ktoś do ciebie traci? 8 ciotek za unerdzią. O Jezu. Znaczy, jakie masz kary, jeżeli się odezwiesz? Nerdzio Full Focus. Kurde, abym nie wiem. Jeszcze po wyścigu bym w CS-a pograł XD. Żeby cię dobić. Chyba sama psychicznie jeszcze bardziej. No właśnie o to chodzi. Bo teraz robię testy na moją psychikę. Dobra. Nerdzia? Ma się ten refleks chudego byka. Zbliża się do mnie znacznie tylko. Mam się was? Tak. Dzięki, Kuba. Jesteś Sporczamp uderzył we mnie tak po prostu. Od tylca. Nie no, Clover, weź to przeanalizuj wszystko, bo to tak. Nie wiem, może ja bym być. Nawet Kubę bym chciał. Nie no, chłopiec do reportu. Modelu bym ugrabił na premendę, bo mówi, jeździ szybko, ale jest bardzo agresywnie. Jeszcze im skrzydło uwalił kraje. Dałbym mu reprimendę, żeby bardziej uważał po prostu na to, co się dzieje wokół niego i... Syn, ale jakie masz zużycie? Już ci mówię, 41. Okay. Tak, podjechał do boksu, tak. A ja skoro tam mam jakieś punkty w ogóle w tej lidze? Jeden ma w Brazylii. No, pilnuję, żeby... Nie, bo tak, znaczy, skorupa zawsze do nas traci, nie wiem, no, znaczy do mnie po 3 sekundy, 4 w kwalach. Jeździmy zawsze takim samym tempem, jeździ. Tak, dokładnie, utrzymuję to. Ech. Ja mu sobie się potem jeszcze dał Kubie tę reprymendę za agresywną jazdę, po prostu za momentami, po prostu za zachowanie wielu stan na towar. Tego, że jeździ szybko, mu nie odmówię, ale naprawdę momentami jest aż zbyt agresywny. 48% na harda, to zginę, nie? Król zarządzania opon. Jeszcze jak? Ja zjechałem 4 okrążenia temu i już mam 17% na jednej. Dlaczego tu się tak mocno zużywają oponki? No strasznie, ten tor ma dużo długich zakrętów, one się po prostu przegrzewają, jak się przegrzewają. Znaczy szybki ten zakręt pierwszy i on zużywa. Środkowa sekcja toru też bardzo zużywa, wiesz. Ten tor ma dużo długich i szybkich zakrętów, po prostu bardzo, bardzo dużo, bardzo, bardzo się opony przegrzewają, mówię pani. Czuję się jak Nighttime Trial, bo tracę chyba... Skorupa do mnie traci 47 bot, a do Kuby tracę... Uczciwie zdobyta od tego rywala na torze. A do Kuby tracę 25 sekund, to mało. Taki, jakie masz kary, jeżeli masz okres, jeżeli się odezwiesz, jeżeli coś w ogóle w rozmowie? Ała! Co zrobiłeś? Kakir mnie uderzył. Dostałem strzał od Kakira. Jakbyście mieli klasyfikować tempem, nie wiem, top 5, którzy tu najlepiej jeżdżą, to kogo byście wybrali tak tempem, czystym tempem? No Lordzik, AMG. Nerdzio. No. O nie, mnie na pewno nie. Ja tylko dojeżdżam do mety, to jest moja metoda na dobre wyniki. Ja oczywiście. No i teraz Kuba, tak? No ostatnio miał dobre tempo i Karczewski. Tak,
Kuba ma dobre tempo, ale mówię, zbyt agresywny jest na to. W sensie na pewno AMG, Nerdziok, Kuba, może Dark Oven i ewentualnie... Nie mam pomysłu na piątą osobę tak naprawdę. Może Karczewski, bo on krwale wygrywa. No, dziwo, często. Przy 50 zacząłem poprawiać czas, to jest ciekawe. Też właśnie teraz zacząłem troszeczkę szybciej jechać. Mam się lamać tak tory, nie? Jeżeli to tak, że istnieje, nie? The gap to the car head is 23.5 seconds. Teraz mam dosyć się. Boję o to opony, bo one już uwagi mają. Mówią mi, że ej, mordo, swoje stale to jest źle. Z Kubą, to jest mój pierwszy wyścig z Kubą i już go nie lubię. Powiem ci, jeszcze w Radzeni miałem okazję go spotkać, bo byłem daleko przez przygody na torze, a tak to... No. Prawda, powiem ci, ja bym mu dał serio po tym wyścigu reprymendę, bo to zbyt momentalnie zbyt agresywnie jest. A ja nie wiem nawet dlaczego on tam wyspinował, czy ze swojego błędu, czy co. Nie, tam było, on był w kanapce, to może... Może z kimś kogoś dotknął po prostu, wiesz? Nie, bo to było takie naturalne, ten spin po prostu go bokiem postawiło. Kurde, do czego to porównać? No do niczego. Może się poodbija, może ktoś, nie wiem, może się poodbija od tych osób, nie wiem. Ej, czemu ja się teraz poprawiam na 50%? No właśnie to samo przed chwilą powiedzieliśmy, no, dziwna akcja. No nie wiem. Dziwny tor. Powinno być w drugą stronę. Za te czasy powinno być gorsza, a nie lepsza. A ile tak odzyka za stymowanie opona? Ej, czy tylko mi się wydaje, czy na Discordzie Bawet jest dosłownie chyba na każdym serwerze związanym z F1? Tak, nie wydaje ci się, to jest prawda. Nie wiem, jestem nosiłem na taczkach Roberta, gdzie jeżdżę. Chłop tam jest. Jestem, nie wiem, na jakimś serwerze. On tam jest. On jest wszędzie. Znowu zielony sektor. Nie wiem, co się dzieje z tą drogą. Mimo tego, że oszczędzam cały czas paliwo, a rozumiem. Battery charge is high. No Boże, ktoś się wypalił, proszę. Kuba robi czasy po 1.35. On na softy chyba zjechał, wiesz? Ma on jest dziska. Na metę. Mamy dziska. No nie dowiem się chyba ile na firma karnie. No mam przeczucie, że się nie dowiesz. Wyjść jak możesz polecić incydent i zobaczyć, czy ma jakieś kary. Nie mam jak na razie. Bo przypominam, że też jadę. Ale odda cię będzie jechał ten czas. Dobra, no. Poczekaj, gdzie to jest? Dyrektor? Dyrektor wyścigu incydentu. Incydenty. Cahir, tak? Cahir nie ma żadnego ostrzeżenia nawet. No zawsze Clover jeździ czysto. Rzadko ma kary. Morfejka więcej niż kary. W najgorszym wypadku, najlepszym wypadku będę piąty, chyba że się wykoleję. Baba to bardzo czysty kierowca. Tak. Tak. Chłopcy prawie no, będę nie cofał. Będę karnych za 10 sekund kary po wyścigu. 58 na lewym przodzie, to pana jest marka. Ja mam chyba... Ja mam 0 chyba sekund kary. 48 na lewym. No ja już zaczynam wchodzić bokiem. Nie. A o dziwo zrobiłem drugi zielony. No ja to jest ciekawe. Też zielone spory, nie? O, żółta flaga. No. Przednie kółko 20 poprawiłem swój najszybszy czas. Teraz w drugim sektorze 1/10 się poprawię. Proszę, wykolej się ktoś. No ktoś się wywalił, tylko jeszcze nie wiem kto. 60% na lewym przodzie. 49% na lewym przodzie. 34% na lewym przodzie. No to 65% na lewym przodzie. Uff. Dojedziesz? Tak.
Hard raczej nie walą. Ale zrąbałem. Ale cały czas tak jest tam opępowane. Tak, dokładnie, patrzę. Od pół. Tak, trzy, cztery, tak, mniej więcej. No to jeszcze wyleciałem, mam po temacie, jak ja bym wyszedł. Może? Od razu powinien Kuba dostać dyskwalifikację widzę z tego wyścigu. Przydałoby mi się to. Ci nikogo jeszcze nie rozwali, ale dałbym mu sobie reprymendę. O Jezu. Ono ma zdaje Sargon. No, zrobiłem Albona. A, to ty. Dobra. Nie mogłeś odrobić się wcześniej? Na prostej. Zarzuciło mnie. Nie dało się wcześniej. Nie. Safe. 28. Ty, jak teraz zacząłem odrabiać? Kur. No ja trochę wiesz. Uważam, słuchaj, na ostro. Bo nie mam tyłu już praktycznie. Karczewski, no. Ja cały czas tak się namuszę. Ale nim rzucę strasznie. Jak szatanem. Cały czas tak się namuszę. Mapa toru. Pełna mapa, kaczka jest na jednym zakręcie z nimi. Kakir, proszę! Kakir, mam po wyścigu przed ciebie. Za nerdzie będę. Ej, jak sprawdzić oponę? Jak sprawdzić oponę? Do wulkanizatora jedź. Okej. Okay. No 65, prawda. Mam po wyścigu, prawo. Mnie Kakir spokoło pierwszym zakręci, my teraz nerdzie dormię. Ja mam 60. Karczewski wygrywa Grand Prix China. No ja dopiero na prostą wjeżdżam, także spora. Spora przewaga. I kto drugi? Kaczka. Dzięki, Kakiet. Dobra, mimo że tego toru nie lubię, w miarę. 61%. Nerdzie siódme. A jeszcze odrobiłem sekundę na tym kółku. Tak. Uszło. 30 sekund. Kurde, szkoda. Właśnie, czy... Ta gra to jest mem. Dzień dobry. Ajajajajaj. Kakir nienawidzę. O, nerdzio, szósty. Ajajajajaj. Ja pierniono 30, Kakir, dzięki. Ta gra teraz spada z mojego dysku. Ajajajajaj. Bardzo fajnie się dziwię na tej... Bardzo. Słucham. Co się stało? Chłopie, Albona zrobiłem. Serio? Dzięki, no. Kakir. O kurde. No Jezu. Znowu. Halo, Nerdzio? Ja pierdziela. Nerdzio? Halo. Przepraszam cię, Nerdzio, przepraszam. Oj, nie wybaczę ci. Przepraszam, miałem ten, skrzydło uszkodzone. Kuba, agresywnie jeździsz. No dlaczego? No bo dostałem... Wiecie dlaczego tak zrobiłem? Przepraszam cię też, Grzegorz Pule, ale ty, Grzegorz Pule, wyprzedziłem cię w ogóle? I ty no. Zrobiłeś tak, i ty... Ja miałem skrzydło. Rozwalone no. Przez Lordzika, bo Lordzik ma oczywiście ping. I on robi takie coś. I ty wjeżdżasz prosto. Ja nie mogłem ci zrobić, zostawić tak za dużo miejsca, ponieważ jak ja no zostawił ci za dużo miejsca, to bym wyjechał jeszcze w pole. Kakir dla a mnie zarzuciło mocno. No. Miałem problem z trakcją, bo ale ja już miałem 60% na oponę. Jest Kakir na rozmowie?
No, bez kar, bez kar. Nerdzio. Nerdzio, jakby zwolniłeś szybciej niż tam linia. Bo ja, ale kaczka. Kaczka. Co? Zawsze ja tak miałem mniej więcej przewagę nad tobą około 3 sekund. Raz było tak 2 sekundy, a raz było 3. No, ja tak mówię, tak ja pierdzielę. Ale w jednym momencie, ja widzę, ty coraz bardziej mnie doganiasz, nie? I ja tak mówię, kurde, trzeba trochę przycisnąć i zrobiłem fioletowy sektor, drogi. Ale mówię, ja, no, ja ci gratuluję wygranej. Dzięki. Ej, przepraszam. Jezu, ale masakra, no. Ale, proszę, zróbmy petycję, że jak mamy ping, to nie jeździmy. Błagam was. Ej, ktoś by pojechał jeszcze jeden wyścig jak All for Fun, taki pięciokrążeniowy? Ja mogę. No, Demolition Derby? Ja już nie mogę, ale jak chcesz, możemy się... Ja miałem 5 sekund, 3 sekundy kary i po prostu przez ciebie spadłem za nerdzie.